Hej, cześć wszystkim. Pora na vloga numer 3. A dzisiaj co? Dzisiaj jesteśmy w dosyć specyficznym miejscu. Nigdy wcześniej tu nie byłem. A wszystkiego po kolei się dowiecie. Najpierw musicie uzbroić się w cierpliwość i oczywiście poczekać co? Aż przyleci czołóweczka. Zapraszam. Hej, tak więc miejsce, w którym jesteśmy, jest dosyć specyficzne. Wołano mnie tutaj parę razy. Niestety ze względu na dystans, który musiałem pokonać, troszeczkę mnie to, nie będę ukrywał, zniechęcało. Tym bardziej, że robiłem sobie dosyć dużą przerwę, jeśli chodzi o paralotniarstwo. A jakby nie było, to miejsce troszeczkę jest z tym paralotniarstwem związane. Dzisiaj jesteśmy w hrabstwie Dorset, a dokładnie dojechaliśmy do miejsca zwanego Ringstead Bay. Jest to miejsce, które ma swoje piękne walory widokowe, jak również jest to klif, na którym można latać. Tak więc jeśli się uda, przenocujemy dzisiaj troszeczkę na dziko, tak żeby tą przygodę jakoś podkręcić i jutro spróbujemy to połączyć wszystko z paralotniarstwem ponownie. Warunki mają być bardzo dobre, tak więc trzymam chłopaków za słowo i mam nadzieję, że uda się coś z tego wyciągnąć. A teraz co? Teraz podzielę się z wami wieczornymi widokami, dokładnie miejsce, gdzie jesteśmy. Zanim przeskoczę na drona, szybciutko wam pokażę, gdzie jesteśmy. Jak widzicie, kwarantanna obowiązuje. Jak widzicie, pierwsze 10 minut zaskoczyło nas bardzo pozytywnie. Zobaczymy, jak ta przygoda będzie układała się dalej. Ach, ja pozwólcie, że teraz sobie będę tupnął powolutku, bo kolega Michał, z którym przyjechałem, już jest daleko, daleko z przodu, a ja cały czas gdzieś próbuję coś dla was uchwycić, tak więc... Dobra, idziemy spróbować chyba... Czekamy jeszcze na jednego kolegę, przepraszam, i później spróbujemy gdzieś tam się usadowić i może będziemy nagrywać już z miejsca obozu. Ok, tak więc do zobaczenia. Zobaczcie. Roślinność, dokładnie przypominająca jakieś tropiki. No. Jest godzina 0:48, moi drodzy, a my wciąż na szlaku. Szybciutko żeśmy się pożywili na plaży, rozpaliśmy ognisko. Jedyna taka szybka lekcja, moi drodzy, to na zimnym, mokrym żwirze nie odpalajcie za bardzo ognia, bo po prostu będzie was notorycznie bombardowało rozrzeżone, odstrzelające odłamki kamyków. Ze żwiru wyłoniło się dużo robaków, jakichś takich wyglądających jak krewetki, ale strasznie skaczące, tak więc z nocnego na plaży żeśmy zrezygnowali. I teraz z Michałem próbujemy właśnie znaleźć jakieś inne miejsce, ale... Z miejscem jest tak dosyć dziwnie, bo musimy znaleźć kompromis, bo ja zostawiłem karimatę w samochodzie, a Michał znowu nie jest hamakowcem, tak więc potrzebujemy kawałka polanki z dwoma drzewami. No jak nam pójdzie... Normalne zmagania o tej porze. Normalne zmagania. Jest godzina 0:46, dalej podróżamy szlakiem. No i nic, zobaczymy jak będzie.
pamiętajcie tylko jedno, gdziekolwiek rozpalacie ogień, zakładacie nawet obóz tymczasowy, to zostawiamy, trzymamy się zasady leave no trace. Okej, pozdrawiam. Cześć, dzień dobry. No i po silnych poszukiwaniach noclegu z trekkingu zrobił się chyba troszeczkę urbex, bo patrzcie miejsce, jakie żeśmy sobie znaleźli na dziko. Wmontowaliśmy się tam, mimo że pisze, że jest to niby niebezpieczne, ale myślę, wydaje, że było warto. Poranne widoki przywitały nas. A my co? Już spakowani? Lecimy szybko dołączyć do jakiegoś towarzystwa. Śniadanko i dalej na szlak. Zobaczymy, co nam się uda dalej Państwu pokazać. Tak więc zapraszam na dalszą część programu. Hej, pogoda podparolotnie jeszcze nie dopisuje, ma to się rozkręcić troszkę później. Aby nie tracić czasu, uznaliśmy, że przejdziemy się linią brzegową. Naszym celem jest miejsce dosyć znane komercyjnie, ale uznaliśmy, że zamiast jechać pod pobliski parking, wam tylko pokazać, przejdziemy się tą linią brzegową, aby zobaczyć czegoś więcej. Są tutaj podobno szczątki jakiegoś portu, który został zbombardowany przez Niemców podczas II wojny światowej. Jest jakaś radarowa stacja, jeśli będzie można podlecieć tam dronem, to spróbuję. A tak, to na razie idziemy. Drobny hajk, szlak dobrany. Powinniśmy tam dojść za godzinkę, zobaczymy, czy się uda. No i jak wrócimy, to może jeszcze po południu uda nam się też coś złapać, ale jeśli chodzi o samo paralotniarstwo, na razie nie jest to nic takiego podniecającego. Tak, żeby powisieć przy górce, to przerabiamy to dosyć często. Prognozy mówiły, że da się polecieć wzdłuż klifu, więc może jak to będzie możliwe, to wtedy przesiądziemy się w paralotnie. Ale póki co, naszym celem jest Durledor. Miejsce oblegane przez turystów zawsze. Że my chcemy tam dojść, bo widokowo trasa po prostu jest przepiękna. Zobaczymy, jak pójdzie. Na razie się wyłączam, bo przede mną trochę dreptania. W tych co lepszych spotach będziemy stawać i wam nagrywać, tak żebyście też coś mogli z nami przeżyć. Hej. Ha, typowe nasze szczęście. Odeszliśmy od górki, a zobaczcie, chłopaki wylecieli na klif. Oni to dopiero mają widoki. A jak dobrze ruszą, to polecą tam. Miejsce na przerwę, na lunch. Widoczki mo. Warto było się troszkę upocić. Moi drodzy, nie wiem, słońce jest jeszcze dość wysoko, ale generalnie to jest właśnie Dorset w całej okazałości. Człowiek ma uczucie, że jest na końcu świata. Właśnie pod sobą mam około 100 metrów klifu. Albo więcej. Mimo że lata człowiek codziennie na paralotniach, nie ma takich, to czuje, że ma jakąś kontrolę lecąc tym, a stojąc na brzegu klifu czujesz się taki malutki. Cały czas aż mi się nogi z waty zrobiły. Proszę. Mam nadzieję, że GoPro jakoś w miarę to odzwierciedla. Wiatr troszeczkę wieje, ale mimo wszystko pokuszę się o zaryzykowanie straty materiału. I jednak odpalamy tutaj drona. Do samego Durledlo nie chce mi się schodzić. Może tam dolecę, zobaczymy. Muszę przyznać, że Dorset strasznie przypomina jakąś francuską rivierę. I can fly.
tam widać w tle klif, który byliśmy. Pozwoliłem sobie strzelić kilka szybkich zdjęć tego klifu, po czym uznaliśmy, że jednak idziemy całkowicie, przepraszam, do końca szlaku, na same Durle Dor, tak więc jedziemy jednak na plażę. Ciekaw jestem, czy zdążymy polatać w takim razie, bo kolega Michał jest w pełni sił, a ja, zobaczcie, okrągły kartofel z nogami. Muszę jeszcze popracować nad swoją... No, tak, tak, nad swoją formą. Okej, no nic, idę sobie dalej. Przynajmniej widoczki są przyjemne. Jak nie jestem zwolennikiem morza, to nawet moja żona może potwierdzić, że ja za morzem jako tak bardzo nie przepadam. Tak tutaj zmieniłem zdanie i... To, co wygląda jak ta francuska Riviera, bardzo mnie urzekło i na pewno jak tylko tworzą atrakcje turystyczne, pierwsze co to robię, zabieram rodzinkę, dzieciaki, przyjeżdżamy tu na dłuższy weekend. Na razie nie jest to możliwe, wszystkie te turystyczne usługi są pozamykane ze względu na lockdown. A wiecie, no rodzinę ciężko zabrać gdzieś na jakiś dziki camping, gdzie trzeba się zachować cicho, trzeba się chować, żeby najlepiej nie widział. No nie, to nie to samo. Przynajmniej nie z moimi dzieciorkami. Uwierzcie mi, bo jak moje dzieciorki gdzieś są, to cały świat o tym wie. Okej, okay, dobra, ja idę dalej na Durle Dor, bo Michał już wlazł. Ja mam jeszcze chwilę, żeby tego mojego ziemniaka tam wtargać. Idę zobaczyska wkrótce. Co? Dotarliśmy na Durle Dor. Także docieramy. Tak naprawdę już zostało tylko z górki gdzieś tam po schodkach. Chciałem tam też jeszcze dronem polatać, ale okazało się, że przed wejściem na plażę jest wielki napis, zakaz latania dronami, tak więc... Dupa! Jak widzicie, jesteśmy u celu. Jesteśmy na plaży Durle Dor, ale jak widzicie, jest to niestety plaża zażarta przez turystykę komercyjną. Tak więc nie zabawię tu zbyt długo. Jestem, odhaczyłem, zgubiłem Michała. Tak więc będę się tak naprawdę od razu zawijał. Z jego kondycją to mnie i tak dogoni. Ja idę z powrotem na startowisko paralotniałe. Może uda mi się coś polatać. Zobaczymy. No niestety, zakaz latania dronami. Szkoda. Bardzo szkoda. Jestem już prawie z powrotem, prawie na miejscu, a nie chcę się wracać tak naprawdę. Postanowiłem, że jeszcze chwilę przycupnę, uspokoję się, mało kto przechodzi. Jest cisza, szum morza, wiatr. Takie ostatnie wyciszenie przed końcem odcinka, przed dnia. Po raz ostatni oczyścić myśli ze wszystkiego. Stresu, tak więc. Mam nadzieję, że słońce nie za bardzo psuje obrazu, że nie jesteś w stanie coś zobaczyć.